Rozmawiamy na chwilę przed premierą kantaty Przemienienia w Sokółce, słynnej z cudu eucharystycznego, z solistami oraz przedstawicielami symfonii, orkiestry symfonicznej, a także chóru z Politechniki Białostockiej. Są z nami Martyna Ciok, solistka, Sylwia Banasik, również solistka, Wiktor Korszla, witam. Solista, Kuba Jurzyk, solista, Iga Marta Matyszczyk, to jest orkiestra symfoniczna, przedstawicielka, Ania Czarnecka z chóru, Przemysław Pruszyński i Justyna Poć, również z chóru. Mam najpierw pytanie do solistów. Czy jesteście zaszczyceni i czujecie się wyróżnieni tym, że możecie uczestniczyć w kantacie Przemienienia, no i odgrywać tak ważną rolę? Wydaje mi się, że mogę powiedzieć w imieniu naszej czwórki. O, dziękuję bardzo. Widzicie, jak my się zgadzamy. I w ogóle zaszczytem jest to, że mogę śpiewać z tymi ludźmi, którzy tutaj stoją obok mnie, ponieważ są to niesamowicie zdolni ludzie. I myślę, że w ogóle największym plusem tego jest to, że mogę spotkać i solistów, jak i wspaniały chór i niesamowitą orkiestrę symfoniczną, że połączyliśmy siły i tak, że tak powiem, pod batutą pana Jakuba, którego tutaj z nami nie ma, jest na plakacie, i pana Jerzego, który napisał wspaniałe teksty, możemy połączyć te wszystkie talenty, które mamy i stworzyć coś tak pięknego, jakim jest właśnie kantata Przemienienia. Jesteście z zupełnie różnych miejsc i z różnych wydziałów uniwersytetów, zdradziliście mi to przed chwilą. Proszę powiedzieć, jak się czujecie tutaj tak zintegrowani i co znaczy dla was to miejsce, bo to jest szczególne miejsce dla całej Polski. Czujemy się bardzo dobrze, znaczy chyba dogadaliśmy się wszyscy. Jest to dla nas naprawdę duże wydarzenie i wielki zaszczyt, że możemy tutaj wystąpić, zwłaszcza w tym miejscu. A to, że jesteśmy z różnych miejsc, to chyba w niczym nie przeszkadza, naprawdę. Wymieniamy się doświadczeniami, spostrzeżeniami. Pytanie do dwójki jeszcze pozostałych solistów. Co było najtrudniejsze dla was w tych przygotowaniach i ile czasu one trwały? Znaczy najtrudniejsze, powiem szczerze, utwory zostały napisane tak naprawdę pod nas osobiście, więc tak naprawdę Jakub dobrze nas zna i wiedział tak naprawdę na co nas stać, więc tak naprawdę no, jedyne, co może było ciężkie, to tak naprawdę zmierzyć się z tekstami pana Jerzego, dlatego że no, są to bardzo wymagające teksty, no, trzeba to też dobrze interpretować, nie można dokładnie. Wymagają od nas wielu emocji, musimy włożyć w to całych siebie, swoje umiejętności i przeżyć to również ze względu na to, jaką historię tworzymy, jak opowiadamy o tym, co się wydarzyło w Sokółce. No właśnie, jesteście po prapremierze. Jakie były reakcje ludzi, jakie były wasze? Bo co innego próby, rozumiem, co innego występ taki już na żywo przed kościołem, archikatedrą pełną publiczności. Znaczy, powiem szczerze, ja się nie spodziewałem, że będziemy aż dwa razy bisować. Ludzie nie chcieli nas zupełnie wypuścić z archikatedry, ale osobiście twierdzę, że było naprawdę bardzo dobrze. Było bardzo dobrze, światła, muzyka, no i samo miejsce sprawiło, że aż się chciało śpiewać. Znaczy, z mojej strony, osobiście. Oczywiście, potwierdzam, tak najbardziej. A czy chór i orkiestra słyszeliście wcześniej o tym miejscu, o Sokółce? Kiedy zaczęliście się interesować tym miejscem, jeśli słyszeliście, jeśli nie słyszeliście? Jak najbardziej. No, słyszałam o tym miejscu już od samego początku, kiedy ten cud się tylko wydarzył, ponieważ jestem z Białegostoku, to są moje tereny. O tym było tu bardzo głośno i to, że w tej chwili mogę uczestniczyć w takim projekcie, jest dla mnie pewnym sposobem, pewnym zaszczytem, no, że jako swoja osoba i mówię tu w imieniu całej orkiestry, możemy też wspomóc, jakby, nie wiem, inaczej, tak, podniosłość tego miejsca. A dla pozostałej trójki czym jest Sokółka? Sokółka na pewno jest gdzieś tam w uszach brzęczą wydarzenia sprzed tych 5 lat, tak? Kiedy stał się ten cud i to może jakoś ucichło, a teraz bardzo i ja mam nadzieję, że wierzę w to, że reszta nas, czyli chórzystów, jak dostaliśmy propozycję zaśpiewania kantaty Przemienienia, to wszystko gdzieś tam się
od nowa obudziło w środku. Każdy pewnie gdzieś tam poszperał, troszeczkę poczytał. No i tak jak Iga powiedziała, to jest naprawdę duży zaszczyt śpiewać. I wierzymy również, że to wydarzenie, to, że śpiewamy ten koncert, bardziej rozpropagujemy to, co tutaj się wydarzyło, że więcej ludzi o tym usłyszy i również będą się cieszyć z tego cudu, który tu się wydarzy. W wokalny sposób. A jak wy sami przeżywacie to, kiedy idziecie tutaj do kaplicy i klękacie przed tą hostią, na której odkryto, że właśnie dokonał się cud i zauważono, że znalazła się na niej tkanka mięśnia sercowego człowieka w agonii. To jest niesamowite wydarzenie, to jest cudowne, nadprzyrodzone. I mam takie pytanie, czy wy pracując nad kantatą przemienienia, nad przepięknym wydarzeniem muzyczno-poetyckim, myśleliście o tym, mieliście to cały czas z tyłu głowy? Może tu kolega jeszcze się nie mówił. Znaczy, samo to wydarzenie, sam cud w Sokółce jest bardzo takim mistycznym przeżyciem w ogóle być w miejscu, gdzie to się wydarzyło. Samo przyklęknięcie przy tym to jest ciężkie nawet do opisania słowami. Ale praca nad kantatą przemienienia, oczywiście to było tak na horyzoncie, że to jest, będziemy w tym miejscu, będziemy w miejscu, gdzie dokonał się cud, gdzie jest jednak to bardzo mistyczne, gdzie to jest, jak już powiedziałem, trudne do opisania, ale tak naprawdę uderzające to dopiero jest właśnie jak była prapremiera i w tym momencie, kiedy wiemy, że będziemy tutaj śpiewać i to powoli, powoli zaczyna do wszystkich docierać, że to jednak będzie na widoku tego wszystkiego w tym miejscu dokładnie. Ciężko też to jak gdyby dokładnie przedstawić. Na chwałę tego wydarzenia. Na chwałę wydarzenia śpiewacie dzisiaj tutaj w Sokółce. Ja mam pytanie do solistów. Jesteście młodymi muzykami, ale już bardzo znanymi. Czy możecie coś powiedzieć o swoich osiągnięciach związanych z telewizją? Znaczy, jeżeli chodzi o to, że jesteśmy bardzo znani, myślę, że nie. Znaczy, pytanie tylko, jak w Polsce, co określamy bycie znanym. Ja na przykład uważam, że każdy z nas jest znany bardziej w jakimś kręgu, bo zajmujemy się zupełnie innym rodzajem muzyki. Niektórzy z nas bardziej istnieją w muzyce jazzowej, inni w muzyce takiej musicalowej, jeszcze inni rozrywkowej. Na pewno w jakichś tam kręgach mamy osiągnięcia, można o tym poczytać w internecie lub też w innych mediach. Ale ja osobiście współpracuję na co dzień z Disneyem i byłem teraz na turnieju zagranicznym przez pół roku, śpiewałem w niemieckiej firmie i tam się jakoś realizowałem, a tak naprawdę jeżeli chodzi, wracając jeszcze do Sokółki, myślę, że same teksty, o których mówiła Pani, to jest wydarzenie, że tak powiem, muzyczno-poetyckie, same teksty, które przeżywamy, każdy z nas ma inną piosenkę, która opowiada inną zupełnie historię, inną, a jednak związaną z tą Sokółką, z tym cudem, który się wydarzył, tym cudem eucharystycznym. I niesamowite jest to, że słuchając tego koncertu tutaj w Sokółce, każdy, wydaje mi się, mieszkaniec tego miasta może się z nami, połączyć w naszej interpretacji piosenki, a z drugiej strony będzie czuł, że specjalnie właśnie dla tych mieszkańców dzisiaj śpiewamy. Więc wydaje mi się, że to jest największy taki plus i chyba wszyscy, pracując nad tą muzyką, myśleliśmy właśnie pod tym kątem, że cud, oczywiście, sam w sobie jest cudem, ale samo to, że żyjemy i że śpiewamy i że wydajemy z siebie, że tak powiem, dźwięk i to jest dar od Boga, jest cudem. Więc te cudy wszystkie się tutaj chłopcie połączą. Wy wszyscy w jakiś sposób wyrażacie siebie muzyką, czy przez muzykę można się modlić? Właśnie to będziemy robić. Będziemy robić tak naprawdę, już niedługo. Zatem na chwałę Pana dzisiaj premiera w Sokółce kantaty przemienienia. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Mam nadzieję, że właśnie to wydarzenie przyczyni się do tego, żeby tu jeszcze więcej osób przyjeżdżało, jeszcze więcej osób się nawracało, jeszcze więcej osób zaczęło wierzyć, ufać, że Jezus jest żywy wśród nas obecny. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy bardzo. Oddechem, ja ze ścianą snu prosiłam to wielokroć, wzbudź we mnie życie.
życie. Pan Jerzy Bieńkowski, autor kantaty Przemienienia literackiej części, jesteśmy w Sokółce. Panie Jerzy, chciałam zapytać, jak to się stało, że pan stał się autorem słów libretta? Przede wszystkim to jestem dumny z faktu, że zatytułowałem to kantata Przemienienia. Jakub, kiedy po raz pierwszy się ze mną spotkał, jeszcze mówi, no proszę wymyślić jakąś nazwę. I ten termin stał się takim rdzeniem pomysłu literackiego, kiedy to przeżywając tajemnicę przemienienia hostii w ciało, w serce, tkankę serca w stanie agonii, to jest to jedno tajemnicze przemienienie, ale to, co z tego według mnie powinno wynikać, to przemienienie własnego życia, praca nad tym, żeby głębiej, żeby cieplej, życzliwiej. Miłość według mnie to jest coś, co jest realne, czyli nie słowo, a działanie, ciepło, wysyłana serdeczność, mobilizowanie innych, otwieranie perspektyw. I gdzieś tam w pewnym momencie zobaczyłem, że pisząc przed laty mszę świętą, swoją poetycką mszę świętą, to jakbym robił przygotowanie, wstęp. Tam już było przeistoczenie, tam już było misterium. I potem właśnie konsekwencja eucharystycznego spotkania z Bogiem to przecież miłość w działaniu, w konkrecie. I moja opowieść, którą stworzyłem, to opowieść o poszukiwaniach człowieka, o drodze do samego siebie, żeby wydobyć własną indywidualność, żeby zorientować się, co w tym życiu jest najważniejsze i żeby mieć odwagę przemieniony, wzmocniony, z poczuciem, że jeżeli Bóg nam się tak objawia, to znaczy, że to musi coś z tego wynikać w naszym konkretnym życiu. I właśnie satysfakcja, że jesteśmy po pierwszym koncercie, więc pewną niewiadomą było, jak zostaniemy przyjęci. No właśnie, jak zareagowała publiczność? A okazało się, że publiczność po prostu gwałtownie, entuzjastycznie, mimo że przecież to jest taki mistycyzujący utwór, w kościele, w katedrze wyrwali z miejsc na stojąco entuzjazm. I potem się dowiedziałem, że to było wyzwolenie z takich bardzo delikatnych, a wyrazistych uczuć. Ludzie płakali w trakcie wykonania kantaty. Oczywiście nie jest to sprawa tylko słów. Ja sądzę, że i nie spodziewałem się, pisząc, że Jakub stworzy coś tak mocnego, tak różnorodnego, lirycznego i mocnego. To wszystko jest dla mnie fantastyczną przygodą przemieniania samego siebie i jest to rodzaj zwieńczenia mojego życia poetyckiego. A jak panu się układała współpraca podczas pracy nad tym utworem, bądź co bądź z jednym z najmłodszych kompozytorów polskich, bardzo zdolnym, trzeba podkreślić. Trochę zaskoczyła mnie jego dynamika, jego zdecydowanie, jego taka w pierwszym momencie pomyślałem sobie bezkrytyczna pewność siebie. Ale w kontakcie był, to jest chłopak dobrze wychowany, to jest chłopiec, który potrafił się zmieścić w konwencji takiej dobrej relacji młodego człowieka z człowiekiem o kilka pokoleń starszym. Pomyślałem sobie, że jego młodzieńcza dynamika i moja wielkoduszność jakoś tak właśnie spowodowały, że używając czasami
takich mobilizujących określeń, czasami wyrażając swoje rozczarowanie, kiedy wysyłałem mu tekst, czasami reagujący entuzjastycznie i krzyczący: Panie Jerzy, kiedy ja się pytałem e-mailem, czy to się da zaśpiewać, Jakubie, a on mówi, że fantastyczne, że tu właśnie przewidziałem oberka i pan jakby to wyczuł. I no, to są cudne przygody, relacji. A czy były jakieś trudne momenty? Trudne momenty były, ale dotyczyły pisania. To gdzieś człowiek musiał z siebie wydobyć wiarę w sens tego swojego zdziubolenia, bo nie wiem, czy pani wie, że ja pisałem do już istniejącej muzyki, czyli ja musiałem liczyć sylaby, musiałem szukać akcentów i sensu, i akcentów muzycznych. Rozumiem, że dla autora to jest zdecydowanie trudniejsze. Tak, ja początkowo nie byłem pewien, czy sprostam. I ta krzyżówka została rozwiązana, kiedy w piątek doświadczyłem, że ten tekst w wykonaniu zaangażowanych i sprawnych solistów wzrusza. Ludzie czują, że to jest adoracja, że to jest uwielbienie Boga. Czegoż mógłbym się spodziewać więcej? Pan jest poetą, wydał pan kilka różnych tomików też na tematy religijne. Jak to jest być takim człowiekiem, który pisze z takim wielkim przesłaniem i ma tak przed sobą wielkie wyzwanie? Wie pani, to nie jest wybór. Ja po prostu nie mogłem pisać inaczej. Rzeczywiście gro mojej poezji to poezja religijna, to poezja szukająca sensu, wiążąca religię, to jest chyba wiązać, wiążąca niebo i ziemię. Dla mnie to jest żywioł, to jest naturalne bycie sobą. Dlatego to nie jest kwestia opowiedzenia się, wymyślenia sobie konwencji. Ja po prostu nie mogłem inaczej. Tak zostałem wychowany, tak spostrzegam życie jako porządkowanie w kategoriach najwyższych, najszlachetniejszych. Faktem jest, że wiara to nie jest coś łatwego. Jest taka wielka tajemnica zawierzenia Bogu, że te 60 parę lat, które noszę na ziemi, mają swój sens i na pewno niewiele z tego rozumiem, ale wierzę, że w obliczu Boga samego jestem kimś ważnym. Szczęśliwy jestem. Pan dużą rolę odgrywa w Białymstoku, bo urodził się pan w Gdyni, trzeba przypomnieć, ale jest pan tutaj jakby z Białego Stoku osobą i te tereny są panu bliskie. Jakie znaczenie w panu życiu, już tak pytam bardzo prywatnie, ma Sokółka i ten kościół? Proszę pani, to jest tak, że za Gdynią to ja zawsze tęskniłem. Kiedy chodziłem po Puszczy Knyszyńskiej, to były takie momenty z młodzieżą, jak byłem, że po 3 godzinach w gąszczach dużych lasów, to ja chciałem wejść na drzewo, żeby wreszcie horyzont zobaczyć, żeby wreszcie nic mi nie przeszkadzało, tak jak się urodziłem. Wychodziłem na obłóżu w Gdyni i miałem zatokę. Ale 40 lat życia tutaj, to nowe relacje, to relacje przede wszystkim zapoczątkowane miłością do kobiety, która pochodzi stąd. Trofimówka to kilkadziesiąt kilometrów od Sokółki. Tutaj moja żona w Sokółce kończyła liceum, tu w tych salkach katechetycznych korzystała z lekcji katechezy, wspomina, że spotykali się na lekcjach katechezy prawosławni, mahometanie i katolicy, i to były lata 60. i nikt się nie dziwił. Tak naturalnie, to jest właśnie społeczność. A ja tutaj jednak chyba szczególnie coraz częściej przyjeżdżałem dopiero po tym wydarzeniu eucharystycznym. Wtedy też i pomyślałem sobie, że jestem w przestrzeni objawiającego się w tajemniczy sposób Boga
I wtedy częściej zacząłem przyjeżdżać do tej świątyni i częściej klękać właśnie tutaj, tutaj się modlić. Także Sokólszczyzna ogólnie to od 40 lat mój teren egzystencji. Natomiast szczególną pobożność i szczególną refleksję w sobie odnalazłem po tym wydarzeniu eucharystycznym 5 lat temu. Dziękuję za to bardzo szczere wyznanie. Mam nadzieję, że zachęci ono tych, którzy jeszcze nie byli w Sokółce, do odwiedzenia tego miejsca, do kaplicy, w której znajduje się hostia z krwią Chrystusa, z tkanką, tak, bo tkanką mięśnia sercowego. Rozmawiałem z panią Sobaniec-Łotowską, która diagnozowała i pani profesor podkreślała, że to nie chodzi o krew, tylko chodzi o rozpoznanie tkanki serca w stanie agonii. Tak, może się komuś wydawać, że jest to krew, jednak trzeba mieć świadomość, że przed nami żywa tkanka mięśnia sercowego człowieka w stanie agonii, która w 2008 roku, w październiku, objawiła się tutaj na komunikancie, który upadł kapłanowi. Później była ona przetrzymywana w naczyniu z wodą i jedna z sióstr odkryła, co właśnie się wydarzyło w tym miejscu. Cudowne objawienie. Moim gościem był pan Jerzy Binkowski, dziękuję autor, bardzo dziękuję, autor kantaty Przemienienia, reżyser teatralny, filozof, także psycholog, człowiek o wielu rolach zawodowych. Po prostu Jerzy Binkowski. Po prostu Jerzy Binkowski, bardzo dziękuję. Wiara jest rzeczywistością ziemską, stanowi element pielgrzymowania, do którego przynależą wszystkie zranienia i trudności ludzi będących w drodze. I stała obecność pytań, pokus, wątpliwości. Rany świata to są moje rany, mówi Bóg. Cała nędza świata i ludzkości to rany Chrystusa. Czy mogę wierzyć, jeśli będę przymykał oczy na ból i cierpienie? Jeśli nie będę dotykał bolesnych ran swoich sióstr i braci? Jeśli nie potraktuję poważnie bólu swoich bliźnich? Czy wtedy wiara nie jest tylko iluzją, hipokryzją?